Dzień dobry Państwu. My byśmy już chcieli krzyknąć wesele, tak jak to się robi na śląskich weselach, ale to jeszcze nie ten moment, bo dalej walczą, konkurują ze sobą trzy pary. Po ostatnim odcinku odpadła czwarta para, Klaudia i Marek. W dzisiejszym programie są z nami para numer jeden, Wiktoria i Patryk. Para numer dwa, Martyna i Damian. Para numer 5, Alicja i Mariusz. Pozostały jeszcze trzy fantastyczne pary, które na pewno bardzo by chciały wygrać właśnie wesele, wesele z Opolanką. Powiedzcie mi, czy stresujecie się, czy podchodzicie do tego raczej tak na luzie, dlatego że doszliście już prawie do samego finału. Ja powiem szczerze, się stresuję trochę, natomiast odcinka na odcinek jest coraz lepiej. Stres jest spowodowany u nas raczej bardziej brakiem obycia z kamerami, ale dla nas to jest dobra zabawa po prostu. I doświadczenie. Tak, nowe doświadczenia, przygoda. No to bawimy się dalej, bo jeszcze mamy dzisiejszy i następny odcinek. Czy podczas kręcenia tych odcinków poznaliście się lepiej, czy macie jakieś nowe znajomości, nowe kontakty tutaj wśród was, czy raczej trzymacie dystans? No właśnie przy pierwszym odcinku już każdy, jak widać, troszeczkę był zestresowany, więc ten kontakt faktycznie wszyscy złapaliśmy, bo byliśmy w podobnej sytuacji. A dzisiaj generalnie ja mam urodziny, więc też zadecydowaliśmy tutaj już tydzień temu przy ostatnim odcinku, że pójdziemy dzisiaj jeszcze świętować po nagrywaniu. No to wszystkiego najlepszego, Martyna, życzymy ci tutaj. No i chciałam się dowiedzieć, kto was wspiera? Czy wspiera was rodzina, przyjaciele, kto bardziej? Czy są jakieś zdublowane głosy na przykład od mamy czy taty? Wspiera cała rodzina, wspierają przyjaciele, wspierają ludzie z pracy, klienci, także pozdrawiam wszystkich. Zdublowane głosy są na pewno, nawet wiem, kto je wysyła, aczkolwiek na pewno nie na nas. No, ale te głosy mogą nie wystarczyć. Głosy i wsparcie rodziny i przyjaciół to może być za mało, bo nadal są trzy fantastyczne pary. Młode, zakochane i naprawdę bardzo sympatyczne, więc liczymy na Państwa głosy. A żeby Państwu ułatwić to głosowanie, to dzisiaj zaplanowaliśmy dla nich pewne zadanie, które może sprawić, że którąś parę obdarzycie większą lub mniejszą sympatią i na tę parę właśnie zagłosujecie. Jakie są nasze pary? Co lubią? Co im się podoba? I czy znają się wystarczająco dobrze, żeby ze sobą spędzić resztę życia? To dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić. Pierwsze pytanie do Patryka. Jaka jest ulubiona potrawa, ulubione danie twojej ukochanej Wiktorii? Myślę, że takich potraw może być wiele, więc to wcale nie musi być proste pytanie. Wiele z tych pytań, które tutaj mam, prawdopodobnie wielu mężów nie zna odpowiedzi. Mój po 20 latach małżeństwa na przykład na większość z nich pewnie bym nie odpowiedział. Ale spróbujmy, jak to jest z wami. Czy już jesteś, Patryk, gotowy? Tak? Jest pewien strzał. Jest pewien strzał. No to pokazujemy strzał. Jakie to jest ulubione danie twoje, Wiktoria? Myślę, że to będzie spaghetti. Dzisiaj jedliśmy na obiad. No to pokaż. O, proszę bardzo. Zgadza się. Jeden punkt dla was. Czy tak dobrze będzie dalej, to zaraz sprawdzimy. No to teraz dla odmiany pytanie do ciebie, Wiktoria. Co twój ukochany Patryk najlepiej gotuje? Czy coś gotuje? No może to będzie po prostu herbata, bo to na przykład mojemu mężowi najlepiej wychodzi i jest to jedyna potrawa, jeśli to można nazwać potrawą, jaką mnie potrafi ugościć. Czy już jesteś gotowa? Tak. To chwilkę. Pokazujemy, jaka to jest ulubiona potrawa, którą możesz ugotować dla swojej ukochanej? Spodziewam się tutaj jakiegoś kurczaka z ryżem. Czyli nie to ulubione spaghetti. Jaka jest odpowiedź, Wiktoria? Niestety nie. A no cóż, jeden. Nie udało się, ale pytań mamy więcej. Pytanie do ciebie, Patryk. Tutaj może będzie łatwiej. Czy wiesz, jaki jest ulubiony film twojej ukochanej Wiktorii? Jestem pewien. No to brzmi dobrze. Kobiety są zmienne, więc być może Wiktoria zmieni zdanie w międzyczasie i tutaj się okaże, że będziemy mieć kolejny minusik, ale to nie powinno wpływać tak naprawdę na Państwa ocenę, bo para jest bardzo sympatyczna i mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź. Jaki to film? Dirty Dancing.
Czy wspólnie oglądacie czasem ten film? Ja 3 razy oglądałam, z Patrykiem raz. Patryk, udźwignąłbyś następne 2 razy ten film? Myślę, że będę musiał, ponieważ są pewne plany odnośnie tego filmu i myślę, że mogę powiedzieć, że są one związane z weselem. No to drodzy Państwo, jeśli byście chcieli zobaczyć Dirty Dancing w wykonaniu Patryka i Wiktorii, to musicie na nich zagłosować. Ale to jeszcze nie koniec naszego quizu. Teraz pytanie do Ciebie, Wiktoria. Jaki jest ulubiony muzyk czy zespół Patryk? Pewnie też byłoby wiele wariantów, bo muzyka jest taka, że trudno się ograniczyć do jednego bardzo wykonawcy. Ciężko, ale... ale widzę, że tobie już dobrze poszło, już chyba odpowiedź jakąś napisałaś. Słucham, jaki to zespół czy wokalista? Będzie miała ciężko, ponieważ gusta się zmieniają, tak, ale ja strzelam w Kizo. Brawo! Bardzo dobrze im idzie. No to moi kochani, teraz będzie trudniej. Teraz może czegoś się więcej dowiemy o tym, jacy są. Patryk, jaka jest jej największa zaleta? Taka, którą ona sama uważa być może za swoją zaletę. Lub wie, że ty oceniasz ją w ten sposób, że to jest jej najlepsza cecha. Będziesz malował jej portret chyba, bo tak zerknąłeś na nią. Miałem pewien pomysł, ale zmieniłem zdanie w tym momencie. Nie Może wiem, czy trafię. Nowe obwinienie. Dobrze, no. Próbujemy. Nie pokazuj. Jaka jest twoja największa zaleta? Jak sama uważasz, co Patryk w tobie docenia? Nie wiem, co Patryk docenia. Wiem, że moją chyba taką największą zaletą jest punktualność. No i co my tu mamy? Uznałem w tym momencie, że skromność. Skromność. Ponieważ Wiktoria jest tak wspaniała, ale tego nie widzi, uznałem, że skromność jako zaleta mógłby... No to mamy 2 fantastyczne, drodzy Państwo, cechy. Skromność i punktualność. To są cechy naprawdę dobre. No to, kochana Wiktorio, jaka jest wasza podróż marzeń? Na przykład podróż poślubna, gdzie rozmawialiście na pewno, chcielibyście się wybrać wspólnie. Czy wiesz, gdzie on by chciał pojechać i cię zabrać? Zdecydowane tutaj są odpowiedzi, widzę. Ja już mam odpowiedź. Dobrze, to gdzie? Tak, myśleliśmy o Majorce. Grecja. Ale o Grecji też. O Grecji też. Jeszcze nie do końca jest. To może jeszcze nie do końca podjęta decyzja. W każdym bądź razie parę trafień, parę pudeł się nam trafiło, ale tak czy siak para daje radę. Na pewno są bardzo otwarci i myślę, że zasługują na to, żebyście Państwo na nich zagłosowali. Martyna i Damian to kolejna nasza para, która próbuje wygrać Wesele z Opolanką. Czy znają się wystarczająco dobrze? No, sprawdzimy to dzisiaj. Teraz zaczniemy od Martyny. Pierwsze pytanie. Jaka jest jego ulubiona potrawa? Na pewno wybór jest trudny, to już wiemy, ale trzeba napisać jedno danie, takie, które być może często mu serwujesz. Tę potrawę właśnie. A co ty tam piszesz? To jeszcze nie twoja kolej, Damian. Aha, ja mam nic nie pisać. Nie, ty czekasz, ty czekasz na odpowiedź. Ja taki niecierpliwy. Mamy? No więc jakie jest twoje ulubione danie? Powiedzmy, że poke bowl. prawie, ale też może być poke bowlu. Też znajduje się w środku, może się znajdować. To trochę zmanipulowaliście nas. Nie wiem, czy tę odpowiedź możemy uznać, ale okej. Jeśli oni są zadowoleni, to my również i przechodzimy do następnego pytania. Tym razem pytanie będzie do Damiana. Co Martyna najlepiej gotuje? Bo zakładam, że we dwójkę gotujecie sobie w domu, czy tylko ty? Zazwyczaj we dwójkę albo no zmiennie, zależy kto też ma czas w sumie. No to ale zaraz się dowiemy, co to jest twoje specialité de la maison. Słucham, co jest taką potrawą, którą najlepiej ci się przyrządza?
Którą najlepiej mi się przyrządza, czy którą najlepiej gotuję? No to którą najlepiej gotujesz. Myślę, że to może być rosół wegetariański. Wegetariański rosół. O matko, wegetariański rosół brzmi dla mnie przerażająco. Nie wiem, jakie zadanie trudne będzie miała do wykonania Opolanka, bo wegetariańskiego rosołu być może tu jeszcze nie gotowali, więc to będzie pierwszy raz. Mogę kolejne, się przysłużyć. Kolejne pytanie, tym razem znowu do Martyny. Jaki jest jego ulubiony film? Być może jakieś filmy oglądacie razem i taką rzecz powinnaś wiedzieć, bo mężczyźni mają to do siebie, że jak już coś lubią to powielać, więc... Problem jest w tym, że ja nie mam pamięci właśnie ani do filmów, ani aktorów. I tutaj zawsze jest ten mój mały konik. No ale... Ting, ting, ting. 3, 2, 1, odliczamy czas, bo kolejne pytania czekają na to, żeby je zadać. Myślisz, że trafi? Ja sam nie wiem na razie jeszcze, jaka będzie moja odpowiedź. Mhm, czyli mamy po prostu... A może być serial też? No myślę, że tak. Okej. Okay. No czyli już jej podpowiedziałeś. Drodzy Państwo, to jest para, która potrafi wspaniale manipulować, jak widać. Czy mamy już odpowiedź? No właśnie utrudnił mi tą sprawę, bo seriali jest ich w sumie sporo. No, ale trzeba się na coś zdecydować. To tak jak zdecydowałaś się na tego mężczyznę, pisz. To nie koniec świata. Jeszcze jest parę pytań, które być może ułatwią... Najgorszą kategorię pytań teraz. No, piszemy. Ale mamy tu już odpowiedź. No i kochana, pokazujemy zaraz ją, a ty powiedz, czy wymyśliłaś już, co jest twoim ulubionym Czarne filmem? Czarne lustro, Black Mirror. Gra o Tron. Nie udało się, ale obydwa seriale dość mroczne. Zobaczymy, próbujemy dalej. No to teraz Damian, powiedz mi, jaki jest ulubiony zespół czy muzyk twojej ukochanej Martyny. Tutaj męska decyzja chyba szybciej będzie podjęta, chociaż nie, kreska została zmazana. Ale mężczyźni, jak widać, w tym związku szybciej podejmują decyzje. Okej, okay, no to już mamy tu napisaną odpowiedź, słuchamy. Depeche Mode. Brawo, kolejny punkt dla was. To teraz będzie tylko trudniej. Moja droga Martyno, jaka jest jego największa zaleta? I ty musisz pomyśleć, co uważasz za swoją zaletę, którą może docenić twoja miłość, twoja ukochana. Ale nie myślimy znowu tak długo, bo przypuszczalnie zalet on ma bardzo wiele, ale pierwsza musisz wybrać jedną. Pierwsza z brzegu. No, napięcie rośnie. Sama jestem ciekawa, jaką zaletę masz taką ogromną. Damian, myślę, że wiele, naprawdę. Pewnie zależy od dnia. To jest trochę pierwiastek kobiecy, bo to u kobiet wszystko zależy od dnia, ale pierwiastek kobiecy u mężczyzny też jest dobry. No to jaka jest twoja największa zaleta? Pójdźmy w poczucie humoru. Z tym poczuciem humoru dobry też właśnie się wiąże. Nie doceniłaś jego poczucia humoru, ale albo być może zszedł na plan... po prostu więcej zszedł na plan dalszy. Okej. Okay. No to teraz, kochany Damianie, podróż marzeń. Podróż poślubna. Gdzie... Planowaliście na pewno wielokrotnie, gdzie chcielibyście się udać razem na jakiś fantastyczny, egzotyczny wyjazd. Ja już tutaj widzę, że odpowiedź praktycznie jest. Tutaj jeszcze doprecyzowujemy. Okej, okay, mamy to. No to jaka jest odpowiedź? Myślę, że to będzie jakiś kierunek Azji. A konkretnie? Tajlandia. No, cudowna para. Ja na nich pewnie zagłosuję, bo uważam, że wspaniale się dogadują niewerbalnie. To w związku z tym, drodzy Państwo, głosujmy na nich, bo żeby mogli zrealizować swoją podróż poślubną i wyjechać do Tajlandii, potrzebują najpierw tego wesela. Więc jeśli jesteście za naszą parą tutaj obecną, Martyną i Damianem, to proszę oddać na nich głos.
Alicja i Mariusz to para numer 5, którzy również są ze sobą już 7 lat. To chyba szczęśliwa siódemka, bo to nie pierwsza para tutaj w naszym programie, która jest już ze sobą te magiczne 7 lat. No i przez te 7 lat powinni się dobrze poznać. Więc jak się poznali? Zaraz to sprawdzimy. Moja kochana Alicjo, pierwsze pytanie do ciebie. Jaka jest jego ulubiona potrawa? Może to być trudne pytanie, ale piszemy precyzyjnie, jednodaniowo, nie dwudaniowo, okay. A ty musisz też wybrać, Mariusz, które to danie jest jednak takie twoje najbardziej ulubione, bo zaraz Alicja napisze nam odpowiedź, a ty będziesz musiał nam jej udzielić. Myślisz, że trafi? Myślisz, ale że chyba zna twoje gusta? Przez jakie rzecz po prostu. Okej. Okay. Czyli utka z żaby. Powiedzmy. No więc jaka to jest twoja ulubiona potrawa? To klasycznie spaghetti. Co tam mamy, kochana Alicjo? Ryż z curry. Ryż z curry. Trzeba było jeszcze mniejszymi literkami napisać, żebyśmy nie mogli tego przeczytać. Ryż z curry też lubisz, rozumiem. Jasne. Mariusz ma kilka ulubionych potraw. Ja lubię wszystko, co Ala zrobi, chyba że ostygnie, to już wtedy nie bardzo, ale... To trzeba się nie spóźniać po prostu na wspólne dokładnie posiłki. Tak, dokładnie tak. No ale dobrze, to teraz zobaczymy, bo mówisz, że lubisz wszystko, co Alicja zrobi. A ciekawe, co ty uważasz, że Alicja najlepiej gotuje? I zobaczymy, czy macie te same smaki. Jesteś już gotowy, widzę, jasne. Odpowiedź jest szybka. To co? Rosół z makaronem. Chyba nie. Chyba nie. Gulasz z rosołu z makaronem. Gulasz z rosołu z makaronem. Drodzy Państwo, to nowa potrawa, która tutaj powstała u naszej wspaniałej pary Alicji i Mariusza. No to lecimy dalej. No to może ty odpowiesz nam, jaki jest ulubiony film Mariusza. Być może oglądaliście go wspólnie, wielokrotnie, jak to się czasem zdarza, kiedy się ma ulubiony film. Pewnie filmów jest dużo. Czy myślisz, że to jest jakaś kategoria westernów? Poniekąd, ale nie. Poniekąd, nie zobaczymy. Tutaj już były seriale, także zobaczymy, co teraz. No jak Ala źle odpowie, to na pewno będzie rozwód jeszcze przed ślubem, także... No to wtedy będziemy wiedzieć, żeby nie oddawać na was tego głosu, żeby go nie marnować, ale myślę, że nie będzie tak źle. Mamy już odpowiedź, jaki to film? Władca Pierścieni, rzecz jasna. Władcy Pierścieni, jest kolejny punkt, dobrze wam idzie. To teraz pytanie do ciebie, Mariuszu. Czy znasz gusta muzyczne swojej ukochanej i czy wiesz, jaki jest jej ulubiony zespół lub wokalista? Też na pewno będzie to trudny wybór, bo muzyka jest no, fantastyczna w różnych odsłonach i tych wokalistów i zespołu zazwyczaj ma się wielu, a ty już wybrałaś też, widzę, już wiesz, to zaraz. My już tutaj mamy napisane, odpowiedź mamy napisaną. Jaki to jest wokalista czy zespół? Najczęściej słuchamy Studia Acanthus. Brawo, kolejny punkt, jest. Było, to było proste. No to teraz, żeby było trochę trudniej, bo tutaj zazwyczaj trudno się zdecydować na jedną rzecz, bo pytanie kolejne to jaka jest jego największa zaleta, którą ty najbardziej doceniasz? No i oczywiście ty musisz się zastanowić, cóż Alicja może w tobie docenić, co uważasz sam za tą swoją zaletę, ale nie opowiadaj tutaj nam o wszystkich zaletach jeszcze, wstrzymaj się, za moment będziesz mógł je wymienić, nie ograniczać się do jednej. Ale to była bardzo prosta, widzę, decyzja, bo już odpowiedź mamy. No to jaką masz zaletę największą, Mariuszu? Ja jeszcze szukam tej jednej, którą mam, szczerze mówiąc, ale... Alicja znalazła bez problemu. Myślę, że masz ich więcej, skoro zdecydowała się z tobą być przez 7 lat i chce być dalej. Ja myślę, że sumienność może jest tą zaletą. Choć nie wiem, czy ale by... Alicjo... Ją właśnie docenia najbardziej. Co doceniłaś w swoim partnerze? Organizacja. Organizacja poniekąd wiąże się z sumiennością, więc właściwie ja bym, drodzy Państwo, uznała w jakim stopniu tę odpowiedź. Jest to też troszkę manipulacja, ale poprzednia para była w tym świetna i dawała sobie radę bez mojej pomocy, więc tej parze ja próbuję pomóc. No i ostatnie pytanie do ciebie. Na pewno też omawialiście to wiele razy. Marzyliście o jakiejś takiej niezwykłej podróży, na przykład podróży poślubnej w jakieś egzotyczne, bardziej lub mniej miejsce. Gdzie
gdzie chcielibyście się wybrać? No i tutaj zobaczymy, czy pojedziecie razem w tę podróż, czy każdy wybierze inny kierunek. Kto to ma wybrać? Gdzie jedziemy? Ala? No, na razie zakładam, że wybieraliście wspólnie i że będziecie zgodni co do kierunku. Kierunek bardzo mi się podoba. Proszę o odpowiedź. Myślę, że na pewno będzie to podróż do Peru. Udało się. Proszę. Wspaniała podróż. Peru jest przewspaniałe, przepiękne, więc drodzy Państwo, głosujcie na nich, jeśli chcecie, żeby mieli okazję wybrać się do pięknego Peru i żeby to oni wygrali wesele z Opolanką. W konkursie o wesele z Opolanką i architektem imprez walczą trzy pozostałe już dzisiaj pary. Poznaliście je Państwo lepiej po dzisiejszym programie, oni siebie chyba również poznali lepiej po dzisiejszym programie, a te trzy pary, to przypomnijmy, zaczynając tym razem od końca, czyli para numer 5 Alicja i Mariusz, para numer 2 Martyna i Damian i para numer 1 Wiktoria i Patryk. Pary są fantastycznie zgrane, ale co ciekawe, podczas tego programu zgrały się również wszystkie trzy pary wzajemnie. Tutaj jest całkiem duża sympatia, wspólne obchodzenie dzisiaj twoich urodzin, kochana Martyno, więc na pewno jest relacja dobra. Czy ta relacja przełoży się na jakieś wspólne imprezy, na przykład przedweselne, jakiś wieczór kawalerski czy panieński? Myślę, że na pewno zaproszę dziewczynę na wieczór panieński, więc myślę, że będzie okazja na pewno do wspólnego świętowania. A ty, Mariusz, na wieczór panieński nie zaprosisz, tylko na kawalerski. Panieński odpada, kawalerski myślę, że jak najbardziej. No to jak widzicie sami Państwo i słyszycie, tutaj relacje są bardzo dobre. Powiedzcie mi, kochani, czy po dzisiejszym programie poznaliście się lepiej, czy będziecie jeszcze sobie na przykład wieczorem robić takie quizy sami prywatnie, co jest ulubioną rzeczą swojego partnera, czy po prostu jest dobrze jak jest? Znaczy, jesteśmy fanami gier planszowych, więc quizy są nam mile znane, aczkolwiek znamy się od 7 lat i tak czy siak poznajemy się cały czas na nowo. A czy ty już zapamiętałeś wszystkie odpowiedzi swojej ukochanej na pytania, na które nie znałeś? Tak, staram się trzymać je w głowie, tak żeby móc obudzić się o każdej porze nocy i pamiętać o nich. Czy myślicie, że będziecie po dzisiejszym programie mieć więcej głosów od znajomych i nieznajomych? Czy już więcej ludzi będzie się do was uśmiechać na ulicy po prostu? Mam nadzieję, że będzie więcej głosów, za to też dziękujemy. Na ulicy myślę, że może ktoś rozpozna, może nie, będzie miło na pewno. Za celebrytę się nie uważam, gorąco liczę na nowe głosy. Znajomi oczywiście pytają, kiedy kolejny odcinek, podsyłaj linki, będziemy głosować, niecierpliwie czekają. Doceniam to wszystko, bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. No to drodzy Państwo, oglądajcie kolejny odcinek, który będzie już taki bardzo decydujący, bo to już za moment. Po dzisiejszym programie zostaną tylko dwie pary. Głosy można składać do poniedziałku do godziny 21. No i oglądajcie Czas na Opole, gdzie wspólnie z tymi parami, które tutaj są ze mną, jest to nasz pierwszy raz, kiedy realizujemy taki projekt. No i mamy nadzieję, że nie ostatni, a póki co czekamy na Państwa głosy i bardzo serdecznie pozdrawiamy.